Audi A4 B8, 2009 rocznik, 2.0 TDI, nie wiem ilu konny, muszę się kolegi zapytać. Na liczniku 217 618 km. A jak pod maską zaraz pokażę. Jeszcze tylko taka jedna rzecz odnośnie Audi. Podobno takie to wszystko lepiej wykonane, a tu jest wszystko twardy plastik. No, Opel Vectra już miał tutaj miękko, nawet Astra J tutaj miała troszkę miękko, a tu jest to takie twarde, że głowa mała. No ale fanatycy i tak powiedzą, że Audi ma lepsze materiały. Dobra, co my tu mamy pod maską? A0 TDI. Niektórzy nie lubią właśnie Audi przez to, że silnik ustawiony poza przednim tutaj amortyzatorem, poza, no wiadomo, środek ciężkości jest przesunięty. Nie wspomnę o tym, żeby tutaj przy rozrządzie coś zrobić, czy pasek chociaż klamy wymienić, no może tam jacyś ekstremalnie się to da zrobić pewnie, ale żeby pasek rozrządu wymienić, no to może też ekstremalnie by się dało zrobić przez tą mikroszparkę, ale normalnie to trzeba ten cały przód ściągać. No nie ma tu za dużo miejsca. Z tej strony to jeszcze jak cię mogę, ale na przykład z tej drugiej tutaj, to żeby coś zrobić tutaj tego DPF-a, to mamy dosłownie na styk. Tak jakby to jakaś kurde, nie wiem. Jak tutaj wkładają V8-ki czy tam V6, no nie wiem jak to tutaj jest ućkane. W każdym bądź razie ja już widzę, że tu jest mało miejsca. A jak to wygląda od spodu? A od spodu to wygląda tak. Osłona tutaj pod silnikiem zdjęta. Tak jak mówię, 2009 rocznik. Proszę, jaka tu się rdza już pojawia. Tutaj jak są poduszki silnika, te śruby, no to te to może jeszcze, ale te z drugiej strony na ten klucz typu, no ten taki Torx wielorowkowy, zapomniałem jak on się nazywa dokładnie, nie do odkręcenia. Przestało to istnieć w ogóle. Poza tym co, dostęp do gum stabilizatora piękny. Jest to na wierzchu, bardzo ładnie. Opaska od chłodnicy tutaj, no też z beznadziejnego materiału, cała zardzewiała. No i co? Wasze zawieszenie typu Audi. Ja wiem, że to jest dobre, komfortowe, pięknie się prowadzi i tak dalej, ale jak przyjdzie coś tutaj zrobić samemu, no to niestety to jest kosztowna sytuacja. 4 wahacze na jedno koło. Jakby nie było, 4 sworznie na jedno koło, niech jeden padnie, no to musimy cały wahacz wymienić, bo przecież one są amyliniowe, zintegrowane z wahaczami. To już standard w takich Audi. No fajnie, dopóki nie trzeba tego robić. Jest naciskany jak u cyganki w tobołku. Zobaczcie, że ta felga ledwo tu się mieści do tego zawieszenia. 2 górne, 2 dolne. No fajnie, no. W Oplu to jest przeważnie jeden dolny. Czy jakaś tam Skoda, czy niektóre Volkswageny. Także no. Passat chyba, nie wiem, który to był Passat, bo jakoś mnie Passaty ominęły. B5 miał takie zawieszenie wielowahaczowe, no, czyli kultowy Passat. Ja wiem, że to jest dobre, ale mówię, zrobić tutaj to, no zrobi się, tylko że kosztowne. Wolę jeden pojedynczy wahaczyk dla siebie, bynajmniej wahacz dolny. Jeszcze jak jest sworzeń przykręcany, to już super, nie trzeba całego wahacza wymieniać. A tutaj padnie sworzeń, dziękuję, cały wahacz do wymiany. Są 4 na jedno koło. No, także tak to wygląda. Poza tym wszystko obudowane plastikami, wiadomo, cichutko przez to. Tutaj te osłony termiczne od wydechu też. Kurde, normalnie jest wszystko zabudowane. Ale co mamy pod tymi plastikami? Gołą blaszkę. Nie ma żadnego baranka, tutaj nic, takiej żadnego konserwacji fabrycznej. Tylko tu akurat mamy filtr paliwa. I teraz tak, ten filtr paliwa, jak sobie w TDI-ku tu wymieniacie, a nie macie VCDS-a na przykład, żeby pompkę uruchomić,
żeby go napełnić, ten układ, przed odpaleniem, żeby potem nie zapowietrzyć układu za bardzo. Pompka jest tutaj zaraz obok. I z tej pompki tu jest wtyczka. Wystarczy sobie ją wypiąć, 12 V kabel plus minus, jeden jest czerwony, drugi brązowy, czyli wiadomo, czerwony plus, brązowy minus. Jak sobie podłączymy, oczywiście tu odpinamy to wtedy po odpięciu tego wężyka, ale już po podłączeniu nowego filtra, wyłączamy sobie tutaj z jakiegoś osobnego akumulatora 12 V, prosto pod wtyczkę, po prostu uruchamiamy bezpośrednio, dajemy napięcie na pompkę. Pompka zaczyna nam pompować, tłoczy tutaj, napełnia filtr, jak zacznie nam tutaj sikać benzynką, ropą, to zakładamy szybko węża i mamy teoretycznie tu już to odpowietrzone, tam troszkę się na pewno zapowietrzy, bo z tego wężyka wyleciało, no ale to nie tak, jakbyśmy tego nie napełnili, także to taka sytuacja. Można też ręcznie napełnić, ale co, no napełnimy, zanim go tu włożymy, to nam pół wyleci tej ropy i tak dalej. Także tutaj pod tymi osłonami, tak jak widać, golutka blacha, poza tym jakość wydechu to jest ładna, no. Ta rura, widać, że taka ala nierdzewka jakaś, tutaj troszeczkę tylko delikatnie ima się jakieś tam punkciki rdzawe, ale no nie to, co na przykład w Oplu czy w Volkswagenie. Ale co do sanek, no, sanki, proszę, jak wyglądają sanki. No zgnite już, że głowa mała. No jakość tego metalu tutaj z tych sanek jest beznadziejna. Ja nie lubię, ja nie chciałbym Audi dla siebie, ponieważ no nie lubię takich samochodów, które mam tak naćkane, że tu nie ma gdzie palca włożyć, kurde. Ciężko się według mnie takie rzeczy robi. To nie jest takie jak na przykład, no nie wiem, porównajmy to do Passata, na przykład B7, B8 z takich roczników, no to B7 bardziej, nie? Niż na przykład, nie wiem, chociażby Opel Insignia. No, tam jest to zawieszenie łatwiej zrobić. Więcej miejsca. Tu jest, kurde, bardziej naćkane. No i jakość tej belki. No proszę, jak to się wszystko już opada z kości. Ja wiem, że to jest grube, okej, no ale no, na przykład zobaczcie tutaj. Drążek stabilizatora z takiego materiału, że nie korduje w ogóle. Ale ta obejma razem ze śrubą to już się degraduje strasznie. Przecież jeszcze trochę, gdzie my to potem odkręcimy, taką śrubkę? Zaraz się urwie, obrobi się ten wielowpust na klucz. No takie trochę nie bardzo. Gdzieś tutaj coś nie poszło dobrze z jakością tego materiału, tej stali. Poza tym no wszystko wytłumione. Wydechy ładnie wyglądają, tu nie można powiedzieć złego słowa. Ale no na przykład tabelka tam pod tymi plastikami, no całe tak samo tutaj te... O, proszę, jak to gnije. Nie wiem, jakoś jakbym miał to robić sobie, to no nie przemawia to do mnie. Ja wiem, że to jest może bardziej wytrzymałe, nie robi się co chwilę, ale w każdym samochodzie prędzej czy później trzeba coś zrobić. Oj. Także no tak to wygląda. Moment. Dostęp do śrub od skrzyni biegów jest ok, no bo to nieduży, tylko przód napęd. Silnik też nieduży, no to... Znaczy nieduży, no nie jest żadna fałka. Jest tutaj ogólnie dojście z jednej i z drugiej strony, jest w miarę ok. Ale... Wszystko fajnie, dopóki chodzi, no. Dostęp do rozrusznika, no to jakby odkręcił tą łapę. No taki sobie, no nie bardzo, do tej jednej śruby ok, do tamtej drugiej to nie mam pojęcia, jak do niej dojść, trzeba by tą łapę było chyba odkręcać. Słyszałem też tutaj, że podobno się dosyć często psują w nich siłowniki, te silniczki centralnego zamka. Problemy są z otwieraniem, zamykaniem drzwi. To też nie za ciekawa sytuacja. Także no, tak to wygląda. Audi A4 B8. Pozdro.